Siemano widzowie, słuchajcie, jestem sobie pod drzewem Tosta i tutaj jak doskonale wiecie, bądź też nie, mamy taką mapę. Jest tutaj mapa, którą Tost tutaj całą zrobił, no i zobaczcie, jest tutaj całe palionowo, ale moją uwagę dzisiaj przykuło kompletnie coś innego, bo zobaczcie, tutaj mamy dwie wioski. Pierwsza, czekajcie, pierwsza jest właśnie tutaj, tutaj ona wygląda praktycznie, no normalnie, no tutaj nie ma się do czego przyczepić, prawda? Tutaj jest to totalnie normalne, ale druga, która jest tam, dostała coś nowego, zobaczcie, nie wiem co to jest, to wygląda jak jakiś, nie wiem, taki znak, jakby jakiś taki, nie wiem, no nie wiem, jakby taka strzałka, nie wiem totalnie szczerze, co to jest. No i dzisiaj stwierdziłem, że pójdę po Tosta i się spytam go, co to jest, no i wyruszę tam w podróż. Prawdopodobnie z Tostem pójdziemy sobie tam razem i zobaczymy, co to takiego jest właśnie w tej wiosce. Wy subskrybujcie oczywiście kanał, zostawiajcie łapkę w górę, żeby oczywiście być zawsze na bieżąco. A ja lecę od razu po Tosta, tutaj jak widzicie, mamy takie fajne walkie-talki i dzięki temu można rozmawiać ze sobą na odległość. Czekajcie, ja muszę wyjść z tego tutaj. Okej, okay, dobra, to sobie pójdziemy po Tosta, chyba tak będzie najbliżej. O kurde, zbliża się w ogóle noc, ty, czekajcie, dobra, idę szybko po Tosta, bo ja nie chcę chyba nic tutaj w nocy robić. Kurde, powinna być jakaś, nie, na pewno jest jakieś połączenie, kurde, między drzewem a domkiem Tosta. Na pewno coś takiego przemyślą, nie wierzę, że nie. Filipie? O, tak. Halo, halo, Filipie. Dzień dobry. Słuchaj, ja mam pytanie, masz połączenie między drzewkiem a swoim domkiem? No trochę tak, trochę nie. Okej, dobra, bo byłem ciekaw, bo ja do ciebie idę z twojego drzewa i byłem ciekaw, czy masz połączenie, czy nie masz tego połączenia. I... No to mogę ci pokazać. Co to znaczy, te trochę tak, trochę nie? No to ci pokażę, bo jakby ono jest, jakby, no nie do końca z moim domkiem, ale no bardzo blisko, bo po prostu z tą piwnicą na dole, nie? Aha, okej, dobra, muszę to sprawdzić. Tutaj, tu, pan, jak tu się pójdzie, tu jest przycisk, pyk. Ja nie mogę człowieku, ile tu masz przycisków. Czekaj. O, dostałem! Tu mi Enderman grasuje. No i tu. Jakie to jest straszne. Aha, i tu coś jest, ty. Jakie właśnie to jest tak zrobione w ogóle, no brzydko, nie? Ale jakby to ma funkcjonować, a nie wyglądać. Ja nie mogę, ale używasz tego czasem? Wiesz co, no nie, bo ja nie musiałem, nie? Ale tu aha, jest przejście. O kurczę, dlaczego to jest otwarte? Dlaczego tego nie zamknąłem? No i jestem tu wtedy, nie? Okej, okay, dobra, to jest mądre, ale nie. No ja akurat tutaj przyszedłem, wiesz co, no chodźmy już normalnie, już tutaj nie zakłócajmy harmonogramu tego przejścia. A tu można jeszcze przejść. Gdzie? Chodź. Jeszcze jest inne przejście? No, ale takie aha, nieoficjalne, ja wiem, bo tu wcześniej było i jeszcze go, no tak wiesz. Dobra, okej, chyba wiem co to jest. Dobra, czekaj, to musimy prowadzić, kurde, tego drzewka, bo no ja tu, to... tu. Aha, kurde, ja tu nic nie widzę, musisz być pierwszy, bo twoja litra rozjaśnia cały teren. Słuchaj, patrzyłem sobie na twoją mapkę, wiesz, całego Palionowa i okolic i słuchaj, tam powstało coś, co mnie zaniepokoiło chyba. Jest to w ogóle koło tego. Czekaj, szybko, o nie! Dobra, trafiłem, dobra, git. A tu? Pamiętasz, że ostatnio oglądaliśmy takie dwie wioski, co nie? I no. Jedna z tych wiosek jest tutaj, tutaj się nic nie zmieniło, oczywiście, wiadomo. Ale druga? Stary, kurczę, widzisz jesteś, to? No. Widzisz widzę, to? Widzę. Ja nie widzę. Mam pojęcia, co to jest, ale mega mnie kusi, żeby to sprawdzić. Będzie tak. Totalnie chcesz tam iść? Tak. Iść, no dobra, idziemy! Jakby... Nie, no właśnie, kurczę, dobra, ale czekaj, bo ja ogólnie dzisiaj... No tak jak wiesz, no, że tak powiem, jestem od dzisiaj prawą ręką tego hejtera, nie? I ja dodatkowo przy sobie dalej mam te diaksy, jeszcze ich nie zabezpieczyłem. O i to nie jest troszkę, to nie jest troszkę chyba najlepszy pomysł, żebym ja tam szedł. Ale słuchaj, mamy te krótkofalówki, więc jakby ja możemy się na tym połączyć i ty tam pójdziesz, będę ciągle z tobą w kontakcie, żeby wiedzieć, co się z tobą dzieje. A ja, żeby nie było, że wiesz, żeby hejter nie podejrzewał, że ja coś kombinuję dziwnego na tym Palionowie, zostanę tu i zabezpieczę to po prostu te diamenty, nie? Wiesz co? Zróbmy tak, bo to akurat może być, no to akurat jest dobry plan. Możemy tymi krótkofalówkami się porozumieć, ale kurde, tak, nie wiem, się, tego, ja się mamy, boję, nie? A co jak to jakaś nowa postać albo coś, kurde, na tym punkcie, na tym mapie. To będę słyszał, nie? Jeżeli, bo, czekaj, może inaczej, umówmy się na jakieś hasło, że jeżeli powiesz to ja będę wiedział, że masz kłopoty i że chcesz, żebym tam przyszedł i wtedy tam przylecę. Dobra, hasłem będzie kapusta. Dobra. No, dobra, odpalamy walkitoki, zaraz się słyszymy, stary. Dobra, to czekaj, to ja też i wyjdę tędy do siebie na chatę. Idź do siebie na chatę i słyszymy się za jakąś odległość, jak odlecę troszkę. Dobra, dobra, trzym się. Więc ja już tutaj, widzowie, lecimy, troszeczkę musimy się oddalić, żeby to oczywiście zadziałało, więc ja myślę, że chyba ta odległość już powoli będzie dobra, tak mi się wydaje, że tutaj już to powinno... Fajnie chyba działać, dobra, okej, odpalam to. Halo? Halo? O, słyszę cię, siema, tak, słyszę cię. Dobra, ja nie mogę, ale to jest mocne, ty, dobra, czekaj, załatwię tylko hordę zombiaków i już tam lecę, ale kurde, ja nie mogę. Czyli co, na hasło kapusta ruszasz w moim kierunku, tak? Tak jest, dokładnie. Ja nie mogę, ale to jest przemocne, dobra, to lecę, widzowie, ja nie mogę. Dobra, ja nie wiem, ja obstawiam, że to będzie jakiś nowy domek. Kurde, albo,
Albo ktoś zbudował nowy domek, może Yeti? Chociaż Yeti chyba nie buduje takich rzeczy. Słuchaj, jeżeli tam Yeti jest, albo ktokolwiek spadnie nowa, tam cokolwiek zaczyna budować, to dla naszego biznesu źle wróży. No, to jest wręcz tragicznie. Ej, dobra, jestem już, to w sumie nie jesteś tak daleko, ty, co to jest, ty? Ej, dobra, to chyba nie jest nic niebezpiecznego, tak ci powiem, wiesz? Chyba to się wydaje w miarę okej. Dobra, czekaj, zejdę sobie na dół. A co to jest? Bo ja nie widzę, opisz jak to wygląda. Stare, duże, czerwone, takie, to jest jakby... Kurde, czekaj, ja podejdę tego bliżej. O, dobra, teraz to widzę. To jest tablica ogłoszeń, stary, ty. Ej, tablica ogłoszeń, ale taka zabudowana, taka cała, wiesz? To jest zbudowane, kurde, z czerwonego konkreta. Dookoła jest jakiś tutaj biały kwarc. Ale mocno podejrzane, że jest jakaś w ogóle, jak to się mówi, no to tablica ogłoszeń, nie? W sensie, że ktoś chce tam dawać ogłoszenia, po co? Stary, najlepsze jest to, że to nie jest na Palionowie, przecież tablica ogłoszeń to raczej na Palionowie powinna być, nie? A nie na jakiejś kurde wiosce. Ty myślisz, że ktoś nas nakrył, jak tutaj byliśmy? Ja myślę, że może ktoś na Palionowie wpadł na pomysł, żeby tam coś rozwinąć, nie? Nie, ja no, nie, to nie, nie, no nie wydaje mi się, czekaj, zobaczę te ogłoszenia, co to są, to jest chyba tylko jedno. Jeżeli chcesz kupić nielegalną broń, udaj się na X2000, Z-2000, przyjdź koniecznie sam w nocy. Ej, stary! Stary, nielegalna broń tu jest do kupienia, ty! Ja nie mogę, dwa tysiące na minus 2000, trzeba przyjść, kurde, samemu w nocy, no w sumie jest. Ej, to trochę daleko, trochę daleko. 2000 na 2000, czekaj, ja jestem teraz obecnie. To chyba wyjdzie poza granicę naszej mapy. O kurde, to na pewno, stary, przecież ja jestem na 500 na 200, a to dwa koła na dwa koła. Kurde, stary, jak daleko, ale słuchaj, nielegalna broń, ty! Gdybyśmy taką nielegalną bronią zastraszyli hejtera, to może by zlazł z tego stołka prezydenta, ty. Nie znam, myślę, to jakaś szansa. Tak, tylko, wiesz co? No na pewno, ale ja myślę, że to ogólnie jest mega dobry biznes, żeby to skupić i sprzedać drożej na Palionowie na przykład, nie? Ej, to też, właśnie, ciekawe jaki jest cennik, nie? Ej, dobra, stary, ja powiem tak, tu jest napisane, żebym przyszedł sam koniecznie w nocy, więc ja tam lecę chyba, no jest noc, więc ja chyba, no nie wiem, biorę te walkie-talkie, ale będziemy się... Pewien? Ale nie wiadomo, ile tam ludzi będzie. No ale dobra, mamy w sumie. Stary, no jesteśmy na walkie-talkie, ja wiesz, ja wyląduję, ja z góry będę widział najlepsze 2000, coś tam się, wiesz, dzieje strasznego? No to po prostu, wiesz, to zobaczymy, jak to będzie działać. Kurde, nie wiem, dlaczego się stresuję, nie? Stary, nie wiem, jakieś to jest takie stresujące przedsięwzięcie, nie? No jednak lecisz 2000 kratek od chaty, nie? No to jest takie, kurde, nieodpowiedzialne, ale widzowie, no nie powtarzajcie tego ruchu. Pytanie, czy mi Fire Ever wystarczy, ale ja mam jeszcze w ekwipunku cały stary, więc to na spokojnie. Kurde, 2000, ja nie mogę, to jest w ogóle... A na jakich jesteś kordach teraz? Ja jestem na kordach 1000 na 100, na minus 200 już w sumie. Wow, to jeszcze... Ojeny, to jeszcze masa. Jeszcze połowa drogi niby, nie? Ale lecę już teraz, strasznie szybkie tempo mam, kurde. Teraz już mam, 1400, więc to już zaraz będę, nie? Dobra, to zaraz, no. Kilka fajerwerek tak naprawdę. Ale ja, widzowie, jest stres! I to straszny. Dobra, ja muszę bardziej w tamtą stronę. Ja najbardziej mnie ciekawi, ile tam ludzi będzie. W sensie, czy spotkasz jedną osobę, czy spotkasz 10 na przykład? Czy to jest jakaś zorganizowana firma, czy to jest jakiś jeden ziomuś, co zahandluje? Kurde, jak to będzie, stary, jakaś firma, to ja będę szczerze przerażony, nie? W sensie, wiesz, jak to będzie kilka osób, to jest daleko strasznie, to ja nawet nie wrócę, nie? Jak oni mnie, stary, pobiją, co ja zrobię, ty? Z koniec, nie? No tak, jak się umówiliśmy, kapusta, nie? Stary, zanim ty tam dolecisz, to ja już będę, kurde, nie wiem. Stary, ja już fajerwerki w ręku trzymam. Dobra, spokojnie, na razie nic się nie dzieje, dobra. Ja bardziej się boję, że mi braknie fajerwerek, żeby to w ogóle dolecieć. Dobra, mam 2000 X i teraz 1000 kratek w tamtą stronę. Już w sumie malutko. Ale ty mogłeś sobie już lecieć na skos. No leciałem na skos. Jestem tak, wiesz, no mam minus 1200, nie? Tylko tak na skos się nie dało idealnie wyważyć, wiesz, bo były góry albo coś. Tak sobie leciutko skręciłem. Kurde, to jest jakaś wioska w ogóle też inna, ale to minus 300 dopiero jestem. Minus 1300. To jeszcze nie. A teraz, kurde... O tym potencjalne nowe miejsce do handlu w takim razie. Stary, ile tu jest terenu, nie? Ja w to nie wierzę. Strasznie tutaj jest ładnie. O kurde. Dobra, lecimy jeszcze trochę. Ja nie mogę, stary, dolatuję! Dolatuję! Ej, tutaj nic nie ma! Ej, nic, jak czekaj. Nic nie ma? Ej, kurde, no poza mobami? Czekaj, zubiorę sobie jakiś, kurde, strój, bo zaraz tu zginę. Dobra, czekaj. Muszę zniszczyć najpierw moby, bo naprawdę jest ich strasznie dużo. Ej, może to są jacyś ochroniarze, ty. Ale żeby moby? Kurde, to nie wydaje mi się. Nie, to raczej nie. A nie, czekaj, jest coś, jakaś tabliczka, czekaj. Okej. Dla bezpieczeństwa miejsce spotkania na Y2000, X taki sam. Nie!
Nie ujrzymy się. 4000 kratek będzie lecieć teraz. Ja nie mam fajerwerek. Ej, dobra, stary, ja lecę do Palionowa po dawkę fajerwerek, bo ja mam 23 fajerwerki. Ja na pewno nie dolecę 4000 kratek na tym, ty. Muszę wrócić do Palionowa i wziąć te. Ja nie mogę, widzowie. Jaka to jest długa podróż. Oh my god, że tyle czasu po te fajerwerki. Dobra, bierzemy, cyk. O, 4000 kratek. Jestem, widzowie, już wyczerpany. Lecę jakieś, nie wiem, 10 minut. Kurde, Filip, weź powiedz jakiś żarcik, żeby się przyjemnie leciało, stary. Żarcik jakiś? No żarcik, nie, ale już jestem w sumie przy końcówce. Czekaj, 2000. Jestem. Nie, tu jest kolejna tabliczka, stary. Nie mów tak. A nie, to jest strzałka. Ej, stary, tam jest jakieś miasto. Miasto? Miasto, ale duże, stary. Duże? Nie, no nie, znaczy nie wiem, albo wioska? Albo bardziej wioska villagerów. Czekaj, kurde, ty. Nie wiem, co to jest, stary, ty, jakie dziwne. Nie, to jest wioska villagerów, ale po co ja tu miałem przyjść, ty? Gdzie jest ten typo? Halo! Chcę kupić nielegalną broń! Dobra, może tak nie mówię, ty, no nie? Może, no właśnie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kurde, jak to tak widzę, robić. Jak ktoś tu mieszka, ty? Ej, widzę jakieś kropki, ty. I widzę... Czekaj. Kropki, ale mówisz o czym? Ja nie wiem, stary... W jakim sensie kropki? Kropki widzę, ty. No jak... Czekaj. Kropki widzisz? Czekaj, ale gdzie to? W sensie, że... Co jest? O! Czekaj, stary, co? Czekaj. Co tam masz? Dzień dobry. Ja... po ten cennik. Po nielegalną broń. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Stary. Stary, co to było, stary? Jakie tam jest miejsce? O, ja nie idzie. Ja nie mogę, ty. Ale mocne. Dobra, czekaj. Stary, w jaskini jest normalnie jakiś typo. Nie wiem, przebrany chyba, czy nie wiem, czy jak jest ubrany, stary, normalnie w jakimś takim płaszczu. Wygląda jak bandyta, stary. Nie, czemu go nie słyszałem? Ja nie mogę, bo nic nie powiedział, stary. Na mnie spojrzał i mi rzucił książkę. Słuchaj to. Cennik broni palnych. Pistolet 2000 zielonych. Minigun 20 tysięcy zielonych, stary. Bomba nuklearna 30 tysięcy zielonych. Wszystkie przedmioty są objęte gwarancją. Ja ci się sunę, stary. Dobra, ale co tam, jak to wyglądało? Co to było? Stary typo jest normalnie jakimś, nie wiem, ja się go boję, to jest bandyta, stary, nie, następnym razem lecisz tu ze mną, stary, walę to. Ja już tam więcej sam nie idę, stary, ja myślałem, że on mnie zaraz zabije, ty. No stary, no jakiś, nie wiem, no taki ciemny typ, stary, widać, taki śliski typ w ubraniu, w ubraniu, stary, takiego tego, no nie wiem, jak się to nawet powiedzieć, stary, w ubraniu takiego jakby, nie wiem, szeryf, nie szeryfa, stary, takiego, no wiesz, jak mają w filmach, kaptur na łeb, taka, stary, taka czapka i taki płaszcz, nie wiem, jak to się nazywa, kurde, wiesz, takie przebranie, takie, szemrany typ, taki no taki po prostu, typ. No szemrany typ, stary, najbardziej, inaczej tego opisać nie wiem, szemrany typ, ale jakie podejrzane, no to stary, my musimy nazbierać w takim razie 2000 zielonych.